Witam wszystkich bardzo serdecznie. Zobaczymy partię archaiczną, prehistoryczną, graną 122 lata temu. Białymi Marocy, czarnymi Rudolf Haruzek. Partia grana w Budapeszcie w 1896 roku. Nie wiem, czy Larsen był wtedy na świecie, a nazywa się to debiutem Larsena. Z pewnością, nawet jak był, to szachy mu się nie śniły. Jak widzimy, nazewnictwo debiutów jest umowne. D5. F4. Białe łapią czarne pola. E6. Czarne łapią białe pola. Goniec B2. Skoczek F6. Skoczek F3, goniec E7, E3, C5. No nie można pozwolić na wszystkie czarne pola, jedno czarne kontrolują. Skoczek C3, A6. Posunięcie nacelowane przeciwko posunięciu goniec B5, który to goniec związałby najpierw skoczka, potem go zabił i zwiększył przewagę białych na czarnopolowej części szachownicy. Skoczek E2, no to takie trochę nieszczęśliwe posunięcie. Skoczek C6, skoczek G3. No może biały skoczek stoi lepiej, a może gorzej. Roszada krótka, goniec E2. W każdym bądź razie czarne jakby zyskały dwa tempa rozwojowe. Rozpoczynają kontratak. B5, roszada, goniec B7. Żeby goniec strzelał, trzeba otworzyć przekątną. Skoczek idzie do centrum. Zajmuje silne pole. W czarnym polu goniec go wspiera, pionek go wspiera. Skoczek D7. Czarne przystępują do walki o czarne pola. Skoczek H5. No teraz nie bardzo można bić. Skoczek F6, próba cichego zaproponowania remisu. Hetman E1, skoczek H5, goniec H5 i F6. I teraz białe powinny grać skoczek, bije C6, goniec bije C6, goniec G4 z naciskiem na punkt E6. D4 z pozycją bliską równości, może z malutkim wskazaniem na czarne. Białe zagrały romantycznie. Skoczek G6. Skoczek napad na wieżę, napad na gońca. Haruzek przyjmuje. Zobaczymy, jak wyśmienicie Haruzek się bronił. F5. Otwiera przekątną, żeby figury mogły grać i żeby wieża mogła wejść na E6, ponieważ grozi przerzucenie hetmana na pole H7. To, co robi Haruzek, to jest walka z najgroźniejszą figurą przeciwnika. Najgroźniejszą figurą przeciwnika jest ten oto goniec. Wieża F6. A, przepraszam, hetman E2, wieża F6. Teraz po biciu gońcem na F3 król zdążyłby uciec na E7. Hetman H5. To jest najgroźniejsza figura przeciwnika. Likwidujemy. Zwracamy część materiału. Gdy do tego miejsca policzył Maroc, jak widzimy, białe mają wieżę i pionka i jakie szanse ataku za dwie lekkie figury. Bardzo groźną figurą jest goniec, który strzela na G7. Haruzek konsekwentnie walczy z kolejną najgroźniejszą figurą przeciwnika. Goniec bije F6, hetman bije F6. W tym momencie atak białych się skończył, a grozi atak na punkt G2, który jest osłabiony.
Białe wymieniają figurę. Powstała ciekawa końcówka, w której białe mają wieżę i piona za dwie lekkie figury. I w końcówce to może być więcej warte. Wieża z pionem może być więcej warta ze względu na wolne piony. Jednakże koncentracja czarnych pionków w centrum, które idą, plus silny goniec powodują i dwie pasywne wieże, które nie mają otwartych linii, powodują, że pozycja dla białych jest ciężka. Białe powinny próbować grać C3, blokować czarne pionki na białych polach. Tymczasem zagrały C4, co jakby ktoś miał takie ładne powiedzonko, jest wodą na młyn czarnych. DC4, otwieramy gońca. BC4 i można było grać, wieża idzie na otwartą linię. Haruzek nie skusił się na skoczek B4, skoczek na C6 stoi dobrze, a wieża weszła do gry. Wieża FD1, widzimy, że biała wieża jest pasywna. B4, niespodziewanie, czarne mają przewagę pionkową na skrzydle hetmańskim i grożą zrobić wolnego piona, ale dwie figury jak prowadzą piona, to wieża sobie z tym nie poradzi. To można było jeszcze próbować król F2, jednakże po A5, G3, król F7, E5. Czarne miałyby zdecydowaną przewagę. Rób w tekście jest jeszcze gorszy. D3. Powstaje słabość na D2. Niby białe będą miały trochę więcej przestrzeni, będą miały dodatkową linię, ale powstała słabość na D3. Król F7. W końcówce podciągamy króla, między innymi po to, żeby bronił piona E6, żeby go wieża nie zbiła. G3, E5. Wieża D2. Pozycja w centrum opanowana A5. Czarne przypominają, że mają wolnego pionka. H3. Pion białych nie ma szans dojść, nie ma wsparcia. A4. A4. Teraz na wieża DD1 mogłoby nastąpić wieża H8 i pozycja jest wygrana. Jeszcze prościej niż partii. Wieża F1. Po wieża F1 czarne miały uderzenie w centrum ruchem E4 i pada pion D. Otwiera się goniec. Haruzek zagrał król E6. Obronił pionka F5 na wypadek wymiany pionka F4 za pionka E5. Fe5, skoczek bije E5 i widzimy. Skoczek jeszcze grozi zbić, bo pion D3 jest związany. Co mają grać białe? Wieża DF2, próbują kontrataku. Wieża D3. Wieża F5. I teraz zagrajmy jak Haruzek. Rudolf Haruzek zagrał prosto. Oddał dwie figury za wieżę. Wieża 5 bije na F3, goniec bije na F3. Wieża bije na F3 i wszedł wieżą na drugą linię. I białe się poddały. Nie mogą grać wieża F2 z powodu wymiany wież. B3. To oczywiście można bić piona, ale technicznie najlepiej jest pójść daleko, dalej od króla. Oczywiście nie ma znaczenia. Bijemy, król nie zdąża, bo nie jest w tak zwanym kwadracie, dorabiamy hetmana, to hetman czeka. Co jeszcze mógłby grać? No, marsz pionem nic nie daje, bo piona można zbić, można pchnąć, można zbić i nawet na atakę. Nie ratuje wieża A2, bo można dać szacha wieżą i dorobić hetmana.
Na uwagę zasługuje sposób likwidacji kontry przeciwnika. Partia jest wzorem likwidacji kontry przeciwnika. Czarne walczyły z najgroźniejszą figurą. Najpierw zlikwidowały białopolowego gońca, potem czarnopolowego, potem na samym końcu przeprowadziły kombinacje wymienne, zwracając część materiału za przejście do pozycji, w której białe zrobiły co najlepsze, czyli natychmiast poddały się. Dziękuję wszystkim za uwagę.